Cześć, witam na kanale Heksy Mental Game. Witam Was w poniedziałek. Ostatni raz byłem tutaj, to było w czwartek 20, tak. W ogóle kanał, nie? Witam na kanale. Zawsze jak to mówię, tak sobie myślę, że no właśnie, wszyscy tu jesteśmy w pewnym kanale. W kanale, który nazywa się Kryptowaluty. Ale ten kanał nie musi być i moim zdaniem wcale nie jest zły. Chcę poruszyć kilka tutaj takich rzeczy bieżących, co się dzieje tutaj na mojej tablicy X-owej. Oraz na koniec kilka słów, jak to jest, dlaczego tak mało ludzi, tak mało osób, twórców mam na myśli, tak mało twórców na X-ie, na YouTubie mówi takim zwykłym, ludzkim, prostym, zrozumiałym, rozsądnym głosem. Mam wrażenie, że wszędzie tylko widzę takie ryje uśmiechnięte, które po prostu chcą, abyś tam wszedł, tam kliknął i tam coś kupił. Brakuje takich po prostu zwykłych przemyśleń bez jakichś takich, no, bezinteresownych. O tym za chwilę, też o Pulszczejnie, ale na sam początek może szybki look, co się dzieje na wykresach, no bo tak, na Bitcoinie wykres tygodniowy, ostatnio narysowałem Wam tutaj te takie piękne Picasso szlaczki, no ale zobaczcie, jakie odbicie, no idealne, tak, od tej górnej bandy narysowałem na 65, i od tego odbiliśmy. Nawet gdybyśmy od tego poszli górą, to zobaczcie, że kolejna nad nami jest bardzo blisko, tak, już na 67 jest to bardzo ten opór bardzo mocny, więc tutaj jak najbardziej należy się cieszyć. Ten zeszły nie tydzień, a dwa tygodnie i ta miesięczna świeca naprawdę jest bardzo dobra, no bo tam tutaj, jak byliśmy przy 50 tysiącach, to naprawdę to było brzydkie, nie? To naprawdę było brzydkie emocje, więc bardzo mnie cieszy powrót na 60 pod 5. Ale pamiętajmy, że tutaj należy być takim trochę rozsądnym i tutaj nie ma co zbytnio świętować już hurray. Tak naprawdę musielibyśmy wybić na 70, 71, tam dopiero i potem utrzymać to tutaj, czyli coś tam, wiesz, coś takiego. O, to dopiero byłby taki optymizm, że naprawdę jest wybicie z tej bull flagi, nie? I idziemy do góry. Ciekawy też jest wykres dominacji Bitcoina. Zobaczmy, że od dosłownie 2 lat, patrz tutaj, nie? Styczeń 23, no to tam niespełna 2 lat, ale niespełna 2 lat dominacja Bitcoina względem altów rośnie. Czyli zobacz, że mimo tego, że mieliśmy, no i mamy tam gdzieś ten taki meme season, niektóre meme coiny wybrane robią bardzo niebotyczne zwroty, to wszystko jest w okresie, kiedy Bitcoin się umacnia. Co to mówi? To, wiesz, mi to mówi tyle, że jakby taka prawdziwa hossa na altach dopiero przyjdzie. Niektórzy to odczytują, że nie będzie już hossy na altach, no ale jasne, to zawsze można dwojako. Ważne jest, jak na to się ustawisz. Z mojego rozumowania tutaj też i przeszłości czytania, to kiedy Bitcoin się dostatecznie mocno umocni i dostatecznie dużo osób będzie miało zysk i profit w Bitcoinie, to oni przejdą do tych altów. Zobaczcie, że ten taki drastyczny spadek to właśnie tutaj gdzieś, o patrz, kwiecień 2021, w tym momencie to był ten poziom, tu był top, ten pierwszy na Bitcoinie. Ten zjazd to właśnie było drastyczne umocnienie się altów, więc być może gdzieś teraz tutaj pokręcimy się jeszcze, tak? I gdzieś tam nagle bam, coś takiego. I to jest to, na co my bardzo wszyscy czekamy. Ci z nas, którzy mamy jakieś bagi altcoinowe, liczymy na większy zwrot niż tylko trzymanie po prostu Bitcoina. Jeszcze trzecia rzecz i co mnie bardzo cieszy teraz, no to Ethereum, tak? No bo napisałem Wam o moim tradzie, wrzuciłem Wam chyba przedwczoraj też tą grafikę, gdzie tutaj już zaczęło tutaj no, napływać pozytywny, przyjemny wiatr, że tak powiem, no bo była tutaj szansa wybicia się i utrzymania tej żółtej, czyli EMA, tak? Poprzednio tutaj zobacz, że było też wybicie, ale nie utrzymało, na 3 dniówce spadło, no a w tej chwili, bo ten screen ma już kilka dni, w tej chwili mamy blisko 2700 utrzymane nad EMA, czyli bardzo możliwe, że z tego ponad miesiąc skroczyliśmy pod nią,
a teraz będziemy nad nią i będziemy sobie tutaj powoli zawijać do góry, tak więc ten mój long, no mam nadzieję, że on tutaj mnie wyciągnie. Już miałem przez kilka dni takie emocje, takie, że cholera, dałem dupy. Ale potem pomyślałem, że hej, to chyba dobrze świadczy. To chyba dobrze świadczy w tym znaczeniu, że być może faktycznie za chwilę zawiniemy do góry i zawinęliśmy. No i oby teraz tylko to poniosło jak najwyżej. Oczywiście samo Ethereum no jest pod klątwą, tak? Jest 8-letnia, już niemalże 9-letnia klątwa Ethereum. No i tutaj coraz mniej wierzę w to, że w tym cyklu zobaczymy jeszcze, wiesz, wyniki typu 5-6 tysięcy. Jeszcze niedawno sam w to wierzyłem, no ale jakby tak chłodno spojrzeć na to, jaka jest konkurencja i dlaczego to ratio ETH do BTC tak spadnie. No dlatego, że jest coraz mniejsze zainteresowanie siecią Ethereum na korzyść po prostu innej sieci, tak? Te sieci też powstają jak grzyby po deszczu, mamy co rusz nowe sieci, nowe hype'y, no a na Ethereum żadnego hype'u, tym bardziej teraz już po ETF-ach, jak są zatwierdzone, to już nie bardzo co ma nieść, także no zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, trzymam longa i nie mam zamiaru go zamykać, no ale to zobaczymy, co się będzie działo. W każdym razie wstępnie nie chcę uciekać na BE, chcę trzymać jeszcze wyżej, no ale zobaczymy i wybory, kto wygra i tak dalej, także dużo rzeczy, dużo się nałoży czynników. Kilka słów może o tym tokenie, bo teraz tak, czekamy za tydzień, ruszy nam X-Empire. Również na jednym z ostatnich filmów mówiłem wam o tym, że spójrzmy tutaj, o tym premarkecie, nie? I o tym, że można sobie handlować te NFT-ki, to już się nie chcę powtarzać, tylko wam powiem, że mi się udało poniżej 2 tona za sztukę kupić aż 7 sztuk. Kupiłem tam, sam nie wiem po co, mówiłem wam, że kupię jak spadnie poniżej 2, no to kupiłem, no i mam, chociaż tutaj na jakiś tam zysk duży z tego nie liczę, no bo to i tak to są tam drobne. No ale ciekawe jest to, że od tych kilku dni cena zaczęła rosnąć i w tej chwili najtańszy to jest 3,5 tona. Co jeszcze mogę dodać, to że takie 3,5-3,8 tona za sztukę to odpowiada jakby w tej chwili około 200 milionom market capu, więc rynek na tą chwilę na podstawie NFT-ków wycenia ten projekt X-Empire na 200 milionów market cap. Dużo mało? Wydaje się niedużo, co nie? Jak spojrzymy sobie na przykład ostatnio ruszył ten Kati Zen. O, zobaczcie, Kati. Tak w ogóle to 3 miliony followersów u nich na Twitterze. Ja tego nie zbierałem, ale napisałem wam, że przyglądam się, bo to może dać nam pewne wskazówki. No i to Kati, one ruszyło z market capu 800 milionów. Przyglądałem się, byłem zdziwiony, że pierwsze godziny, godzina druga, trzecia, czwarta od startu, ta cena rosła. I tak myślałem sobie, what the hell, nikt nie zrzucał, co chodzi. Wszedłem aż w tokenomię, no i to mi dużo rozjaśniło. W tym tokenie Kati 34% poszło na airdropa, a też było dużo alokacje, zobaczcie, Team 20, Investor 10, Advisor 7, no ale hej, bo tak by się wydawało, że skoro airdrop, na przykład Team ogłosi, nie, 30% dla ludzi, to w pierwszym momencie, no, że słabo, no to kurczę, biorą sobie 70, nie? No ale to ma dwie strony medalu. Dzięki temu będą mniejsze zrzuty na starcie, więc ta cena też ma szansę tutaj nawet pójść jeszcze do góry, nie? W tym przypadku widzę, że tu jest vesting dwuletni na Treasury, na Team, na Investor, wszystko na dwuletnim vestingu i to są właśnie takie powody i przyczyny, dlaczego ten token taką, a nie inną cenę tak sobie zachował się na starcie. No to jest ciekawe w odniesieniu do Elona, gdzie tam jest dużo prostsza tokenomia, tak? W Elonie aż 70% idzie do ludzi, 30% na team i to jest wszystko. I z tego co wiem, na tą chwilę nie ma żadnego vestingu, żadnego stakingu, więc domyślam się, że zrzuty na starcie mogą być większe. No i więc dlatego, tak, zawijając do początku, ten market cap faktycznie może być mniejszy. Czy tylko 200 milionów? No wydaje mi się to niedoszacowanie.
co tu napisałem. Sam widziałbym te 300, 400, czemu nie? No ale to nie znaczy, że teraz mam ochotę dokupywać tych NFT-ków, no już mi się nie chce, no i to też, no zobaczymy. Kupiłem kilka i tak czy inaczej będzie w porządku. Tu też widziałem, kolega porównywał to i napisał Trust No One, cześć, pozdrawiam, napisał, że 3 miesiące klikania i 5 dolarów z dropa będzie jak na hamsterze. Słyszałem, że hamster był lipą straszną, no to tak nie będzie na pewno, no bo już jakby jak napisałeś, nie dostałeś 3 sztuki NFT, no to już samo to jest warte z 50 dolców, no a też wiemy, że to jest tylko jedna i to mniejsza część airdropa, więc tutaj już masz na 100%, masz 100 dolarów plus z tego wyjęte, także no ten drop na pewno będzie lepszy niż taki właśnie hamster, no ale pamiętajcie właśnie, że być może dobrze byłoby to szybciej niż później zrzucić, nie? No bo właśnie duża część idzie do ludzi. Widziałem też na hocie, przed chwilą spojrzałem, że wskoczył na 15 dolarów. Niesamowite to jest. Pamiętajcie, nikt z nas prawdopodobnie nie zobaczy i nie sprzeda po takiej cenie. To jest tylko spekulacja na jakiejś tam giełdzie. Tu patrzyłem sobie, że no wolumen jakiś tam jest, ktoś się bawi. No bo wiecie, no ludzie lubią spekulować. Ale tu na 100, jestem przekonany, że takiej ceny nie będzie na starcie, no tutaj nie ma chu we wsi, no bo to by oznaczało, że już w tej chwili musiał być ile? 2 miliardy? 2 miliardy market capu na start, no to no sorry, ale tego nie widzę. Oczywiście wszystko jest możliwe, ale tego nie widzę. Jeszcze taka właśnie, o, jeszcze rzecz w kwestii tego stakingu, o którym powiedziałem, no bo kopiemy tego Elona do końca miesiąca, tam być może jeszcze team, tam będzie czas, że team jeszcze może nas zaskoczyć, na przykład, że hej, jakiś tam lock, zablokuj, a potem dostaniesz odsetki czy coś. To jest spoko w mojej ocenie. Ja wam mówię szczerze, co myślę, tak prosto z mostu. Ja uważam, że to jest dobre dla nas, dla mnie, który nie zrobi tego, nie? Bo tutaj trzeba jakby sobie rozróżnić, jaki to jest projekt. I jeżeli to jest memecoin, to w mojej ocenie blokada taka stakingowa tego memecoina nie ma sensu, nie? Ten zysk, który wygeneruje mi ten staking, raczej nie pokryje mi tej straty, jak to cena spadnie po starcie. Taki token ja chcę, nie taki jak HOT, mam na myśli taki, nie? X-Empire, memecoin, ja chcę go szybko zrzucić, nie chcę stakingów, ale chcę, by był staking, niech tam ktoś się ładuje, dzięki temu ja lepiej sprzedam. Myślę, że to jest jasne. Ale i może być inny temat, zobaczcie. I w temacie HOTA na przykład, tutaj wiemy też, również będzie forma stakingu, ale też wiemy, że ten token, ten projekt ma ogromną użyteczność, ma portfel, który jest bardzo dobry. I teraz, jeżeli będziemy płacić HOTem za fee transakcyjne i moje HOTy w stake'u będą mi zarabiać aż bodajże pod 40 czy 50% tego fee, to się okazuje zupełnie innym tematem, co nie? Nie mówię wam, żebyście tu w staking wrzucali wszystkie hoty, tylko mówię, żebyś sobie to rozróżnił, nie? Jest staking taki i jest staking taki. I teraz, który ma więcej sensu, czy też, czy w ogóle, który ma sens, nie? To myślę jest ważne, żeby to zrozumieć. Co jeszcze? Jeszcze taki news, który wam napisałem, to tutaj ta sprawa Ryszardowa, nie? Została przełożona o tydzień, tak więc skorumpowany SEC versus Ryszard Lwie Serce 31 października. Dowiemy się, jaka tam jest decyzja. Co napisał Ryszard, tak? Ryszard napisał, módlmy się, aby honorowy sąd serwował sprawiedliwość, tak? Czyli aby po prostu sprawiedliwość była po naszej stronie, a nie korupcja. Mi się wydaje, że tutaj ja to widzę optymistycznie bardzo, no bo tak, albo będzie odrzucenie sprawy, to jest sztos, albo na przykład dadzą mu jakąś karę, tylko tutaj nie wiem, czy już by teraz to mogli zrobić, to może by oznaczało jeszcze odroczenie, potem znowu coś i potem karę. Jakby wyszła kara, to też nie jest złe, tylko pytanie, czy Ryszard się zgodzi i czy będzie chciał zapłacić, więc tak czy inaczej to jest dosyć pozytywne. Chociaż, o czym mówiłem ostatnio na Space'ie, pamiętajmy o ważnej rzeczy, że to wszystko to są emocje, tak? I jak teraz też widzimy, rynek super rośnie. Gdzie to jest? Tutaj mam moment.
Miałem tu gdzieś, uciekło mi, no dobra, o jest, go puls, nie, patrzcie. Pięknie nam rośnie cała sieć Pulse Chain, czyli rynek podejrzewa, że a być może było niedoszacowanie, być może sprawa będzie pozytywna, wszystko rośnie fajnie, ale to jest krótkoterminowo, nie? Czego potrzebuje Pulse Chain, to long-termowej adopcji, nie? Możemy teraz grać sobie pod tą sprawę, na przykład teraz kupić, zakładając, że wygra, tam będzie fajna pompka i prawdopodobnie jak wygra, to będzie, ale to też nie będzie tak, że nagle nam puls pójdzie 2, 3, 5x do góry i też uważajcie, bo w taką pułapkę też możecie wpaść, bo tam influ tak wam będą to przedstawiać i to jest jakby nawiązując do tego, co mówiłem na początku, że tak mało osób mówi kuźwa takim ludzkim, polskim, normalnym głosem, nie? Oni wam będą mówić, że jak wygra Ryszard, że teraz jest pompa, rakieta, 10x, 100x, kuźwa flip gold, flip bitcoin, wszystko, nie? I to jest tylko no, wprowadzenie w błąd, po prostu, nie? Także Pulse Chain, jak każda inna sieć w tym momencie jest, no rynek taki jest, tak? Mamy takie miejsce rynku, że to bitcoin wyciąga jeszcze płynność, więc przyjdzie czas, ale to jeszcze, to musi właśnie trochę czasu upłynąć. No i na tym, na to chcę was tylko uczulić. I może jeszcze też do tego dodam taką rzecz, bo to się chyba, wydaje mi się, to się łączy, że zobaczcie, jakby najtrudniejsza rzecz to jest podjąć swoją decyzję w krypto, nie? Bo oglądamy innych tutaj twórców, gdzieś tam się sugerujemy, w ogóle to każdy jest najmądrzejszy, każdy zawsze twój ruch wyśmieje, no bo nie wiem, teraz sprzedam bitcoina, on pójdzie wyżej, to będę czytał, że tylko idioci sprzedawali, każdy wiedział, że będzie rosło, nie? Jakbym trzymał i przehodlował, to będę czytał, że tylko idioci przehodlowali, każdy wiedział, że będzie spadać, nie? I tak jest zawsze. Więc co ty nie zrobisz, zawsze przeczytasz, że jesteś głupi i zrobiłeś źle. Dlatego to jest ciężkie, ale spróbuj wyłączyć się na tych kurczę krzykaczy i to badziewie i pomyśl tylko o swojej sytuacji, o swoim wejściu, na jakie ryzyko mnie stać, czego oczekuję, czy już być może jestem zadowolony z tej ceny i tak dalej i wtedy podejmij swoją decyzję. Bo to jest tak, że jak jesteśmy w tych dołkach, na przykład tutaj, nie patrzcie, tu spadaliśmy, to w tych momentach przy 30, przy 25, przy 20 i jeszcze niżej, cały czas w głowach było tak, nie no wiadomo, że kiedyś pójdzie wyżej Bitcoin, no przecież ja to wiem, głupi nie jestem, ale jeszcze nie teraz, to jeszcze będzie spadać, ja jeszcze poczekam, przy 20 poczekam niżej, przy 15, ty stary zobacz, widzisz te szczyty tutaj, patrz, 11, 12 tysięcy, nie ma chuja, Bitcoin będzie po 12, tu kupię, nie? Niedoczekanie, co nie? Nawet jak tu potem rosło tutaj, to znowu, nie no, przecież to jeszcze zejdzie niżej. To jest tylko taki bounce i zejdzie niżej, na 12, nie? Więc zawsze w taki sposób to będzie przedstawiane. No i podobnie jest, jak jesteśmy na górze, tak? I jesteś przy all time high, no to słyszysz, że nawet jakie by nie były newsy, jakie by nie były negatywne wyniki, makro i tak dalej, to po prostu to jeszcze pójdzie wyżej, nie? To, bo jest hossa, to musi rosnąć, więc nie sprzedam przecież w hossie. Nie chcę być tym idiotą, co sprzedał za 60, jak przecież idzie na 80. A to, że kupiłeś za na przykład 20 i masz 3x, czyli masz fenomenalny wynik, to w tym momencie ciężko jest to ci po prostu przyswoić. I teraz walcząc o dodatkowe tam 10 tysięcy na Bitcoinie czy 20, przetrzymasz pozycję i sprzedasz powiedzmy gdzieś tam sobie dużo niżej, nie? Więc to jest naprawdę... To jest życie, to jest każdego dnia, każdy inwestor to przechodzi i ja też. I ja też kupowałem Bitcoina tutaj sobie po 40, po 30, po 20, ten cały tutaj czas, 3 lata te, skupowałem go sobie i w tej chwili mam też tutaj w mojej ocenie dobry zysk. To nie jest wielo-x-owy, no ale całkiem spora jakby pozycja Bitcoina, więc ten zysk i tak jest myślę, że spoko. I też sobie myślę, hej, czy może to jest czas na wyjście, a może za 2 miesiące, może jak Kamala przegra, a może Q1 2025, prawda? No to jest ciężkie, ale to będzie moje, nie? I co ja nie podejmę jako decyzję, to będzie moja, a nie cudza, tam krzykacza internetowego i tak dalej, więc do tego was zachęcam, aby po prostu sobie o tym myśleć. Pamiętajmy też, że
że co, że zwroty na krypto są nieboteczne wciąż, tak? Jak spojrzymy na ostatnie 5 lat na altcoiny, to ponad 55% rocznie średnio, gdzie średnia z giełdy tradycyjnej to jest 8, no z dywidendami tam do 10 dobija, więc 10% rocznie versus 50, to jest sztos. To jest naprawdę sztos. I co jeszcze ważne, o może na sam koniec, to zobaczcie, jak mało twórców internetowych, tutaj takich o krypto jak ja, wytrzymuje taki czas, kiedy Bitcoin jest w takim dole. Ja tutaj, nie chwaląc się, bo to ja tego nie robiłem, żeby to nie mam czym się chwalić. Ja to lubię, więc sobie gadam. I cały ten czas, jak spadaliśmy 40, 30, 16, cały czas gadałem o krypto. I teraz. Co mnie cieszy, taka myśl, bo myślę sobie tak, że każda jedna osoba, która dzięki mojemu klepaniu się krypto tutaj zainteresowała, tak, po prostu zobaczyła, że jest taki temat, to jak ona tam sobie jakąś pozycję tam zrobiła, dotrwała do dzisiaj, to i ma na przykład 4x-y, od nieważne jakiej kwoty, to teraz po prostu ta osoba jest cenniejsza niż 5, 10, 15, które wchodzą dzisiaj, bo on, tak, teraz co robi? Wszystkim o tym opowiada. Ej, zobaczcie, takie krypto, tu mam 4x na Bitcoinie, nie? I rozszerza tą wiadomość, bo jak patrz, mówisz o Bitcoinie, kiedy jest w szczytach, teraz to są też szczyty. Ja wiem, podejrzewam, że wybije górą, ale to są już szczyty. Albo wybijemy górą i tutaj, nie? I tu będę gadał o Bitcoinie. Ja wciąż będę gadał, nie przestanę. Ale jak tam przez moje gadanie ktoś się zainteresuje, no to niestety kupuje szczyty. Rozumiecie? I niestety, ja mam nadzieję, że że każdy z nas tu zarobi. No ale każdy ma inną cenę wejścia. Ja nie mówię, kiedy wchodzić, kiedy wychodzić, kiedy zarabiasz, bo ja nie wiem tego, prawda? Każdy musi to ryzyko dla siebie sam na klatę przyjąć, ale po prostu, jak tam nowe osoby wchodzą, dlatego się mówi często, że no, ulica wchodzi, daje płynność, no bo to jest brutalne, ale to jest realne. I najczęściej właśnie tak jest, że ulica wchodzi tam się o krypto dowiaduje, daje płynność, więc rynek potem spada, potem mamy bear market, więc kto był wcześniej zarobił, ci są na stracie, no ale dzięki temu dowiedzieli się, czegoś się nauczyli, potem uśredniali i potem i tak dalej, i kula się tak toczy, nie? Jak ktoś wchodzi tu, ktoś wychodzi tam i tak dalej. Także to tylko w tym nawiązaniu do tego, że bardzo się cieszę, że tutaj wytrwałem cały ten czas, content też tworzyłem i że po prostu ci, którzy tam się ładowali, no to teraz mają dużo lepsze wyceny, nawet takiego Bitcoina, nawet Bitcoina. Doskonale pamiętam zeszły rok, ten czas tutaj się tak kręciliśmy przy tym 20, 20, 20, 25 i tak dalej. Też mało kto wierzył. Dużo osób mówiło, że hej, patrz, tu będzie tak i tak, nie? O, come on. No nie, jest co innego. Jest naprawdę dobrze. Trzymajcie się. No i cóż, do usłyszenia za kilka pewnie dni. Heksy. Cześć.